Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Witam Panie Prezesie serdecznie. Dzień dobry. Panie Prezesie, w sobotę miał miejsce drugi Kongres Prawników Polskich. Samorząd radcowski był jednym z współorganizatorów. 700 osób ponad przybyło do Poznania. Jakie wnioski z tego wydarzenia? No przede wszystkim cieszymy się z sukcesu, jaki odniósł kongres. To 700 osób dzisiaj na takiej uroczystości to jest coś, czego możemy się cieszyć. To jest jeden element. Drugi to z efektów z uchwały, którą żeśmy wtedy w Poznaniu podejmowali. I ona, jeśli by ją dokładnie czytać, można powiedzieć, że składa się z takich trzech elementów. Pierwsza dotyczy spraw ustrojowych i dotyczących sądownictwa. Część druga, która dotyczy niezależności radców prawnych i adwokatów, czyli to jest coś, co szalenie jest ważne i nas interesuje. No i trzecia część to jest kwestia bardziej taka prospołeczna, to jest walka z mową nienawiści. Mhm. Bardzo długo zresztą zastanawialiśmy się, bo wątków jest szalenie wiele. No, pojawia się tam też efekt pracy społecznej komisji, która pracowała 2 lata. I oczywiście w kuluarowych rozmowach z dziennikarzami padały pytania, co takiego w międzyczasie komisja robiła, czy to nie jest czasami za mało. No i coś, jakie efekty tej pracy komisji? Bo to przypomnijmy, że naruszyła po pierwszym kongresie prawników, który odbyło się w Katowicach 2 lata temu. Tak. No, ja wyjaśniałem w rozmowach z dziennikarzami, że kwestia postępowań, procedury prowadzenia działań legislacyjnych jest bardzo skomplikowana, bo komisja liczyła sobie kilkanaście profesorów. Każdy projekt, który się tam pojawiał, wymagał komentarzy. Po tych poprawkach z kolei były następne komentarze. To było moje drugie doświadczenie z uczestniczeniem w procesach legislacyjnych. Pierwsze to zajęło nam zmiany w KPC, które mediacji zresztą dotyczyły. To była praca kilkunastu ludzi, która zajęła 1,5 miesiąca. Tu mieliśmy do czynienia z wieloma aktami. Mhm. Była nowa ustawa o sędziach gospodarczych, sędziach handlowych. Jest, i to jest konkretny zapis razem z uzasadnieniem. W końcu kwestia mediacji obligatoryjnej w sprawach gospodarczych to jest konkretny zapis zmian KPC też z uzasadnieniem. Jest bardzo ciekawy, szeroki projekt na poziomie założeń do zmian sądownictwa administracyjnego. Są propozycje dotyczące mowy nienawiści. Są też propozycje dotyczące tego pierwszego wątku, czyli założeń, jak powinno wyglądać w przyszłości kwestia KRS-u, postępowań dyscyplinarnych sędziów. Wszystko ważne tematy. Mhm. Ale co z tymi projektami czy założeniami będzie? Czy one zostaną, były już przekazane, czy zostaną przekazane no, tym, którzy się zajmują tworzeniem prawa, czyli rząd, posłowie? Tak, no, chcemy przekazać w najbliższych dniach. I powiem, panie redaktorze, że nie jestem nadmiernym optymistą. No, mając te wieloletnie doświadczenia z projektów, które się pojawiały w samorządach, mam prawo wątpić, czy coś z nimi się dalej wydarzy. Patrzmy, Samorząd Radców Prawnych opracował w odpowiedzi na propozycję KPC wiele miesięcy temu niebieską księgę, w której pojawiły się konstruktywne komentarze i propozycje zmian. No niestety po przedłożeniu tego, przedstawieniu tego dokumentu w Ministerstwie Sprawiedliwości no, nie wydarzyło się nic, co można by nazwać dialogiem czy dyskusją. Nie pojawiły się też te rozwiązania. Myślę, że parę pomysłów naprawdę było niezłych. Mhm. Nie rozmawialiśmy na ten temat. No, tu z jednej strony są kompletne akty prawne, z drugiej strony są założenia. Może się mylę, a gdybym się mylił, byłbym bardzo zadowolony, gdybym się mylił w tym momencie i gdyby okazało się, że któreś z tych rozwiązań są interesujące. No, wiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości na przykład deklarowało, wywiad sprzed paru dni, pracę nad wprowadzaniem pewnych mechanizmów obligatoryjności w mediacji gospodarczej. No to oto na stole leży takie rozwiązanie. Oczywiście podlega pewnej dyskusji, może nie jest idealne, może trzeba coś tam poprawić, ale pewne modelowe rozwiązania tam się znalazły. No bądźmy dobrej myśli, no, ministerstwo, które tyle mówi o zmianach i reformach, no, miejmy nadzieję, że się pochyli nad tak szerokimi zmianami. Porozmawiajmy o mowie nienawiści, bo to był jeden z temat kongresu. Wiem, że Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała zmiany w kodeksie karnym dotyczących właśnie
ścigania mowy nienawiści i proszę powiedzieć coś więcej, w którym kierunku one idą. Precyzyjnie to jest projekt, który autoryzowała Społeczna Rada Kodyfikacji, o której rozmawialiśmy, natomiast rzeczywiście uczestniczyło w niej kilku radców prawnych. I ten projekt, po szerokich analizach, których ten zespół dokonał, bo były cztery projekty zmian w tym zakresie w przeszłości. One niestety kończyły swój bieg w Sejmie, nigdy nie weszły w dalszą fazę prac sejmowych. Tutaj myślenie komisji poszło zupełnie w inną stronę, dwukierunkowo. Można powiedzieć, że z jednej strony zaostrzenie karania, ale w bardzo specyficzny sposób przestępstw, które motywowane było mową nienawiści. I tu jest podwyższenie wymiaru kary, ale z drugiej strony jest coś, jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo oto, mówiąc zupełnie kolokwialnie, na wniosek pokrzywdzonego czy organizacji, która zajmuje się zwalczaniem mowy nienawiści, na ich wniosek będzie prokurator wszczynał postępowanie. Takie uprawnienie będzie też służyło, tak w projekcie określiliśmy to, Rzecznikowi Praw Obywatelskich. To jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ to przestępstwo wnioskowe stanie się ściganym przestępstwem publiczno-skargowym. A pan przedstawił podczas kongresu badania, które wskazywały na skalę zjawiska mowy nienawiści. Tak, myśmy się w tych pracach posługiwali również badaniami statystycznymi, żeby uchwycić sedno tego zjawiska i z wielu badań, chyba te dane, które pokazywaliśmy, były z raportu Fundacji Batorego. Wynika, że 2/3 młodzieży w tej chwili uczestniczy w zjawisku zwanym hejtem. To oznacza, że albo... W internecie. Mówimy o internecie. Tak, w internecie. To oznacza, że albo są dotknięci tym zjawiskiem, albo sami hejtują, bo można zauważyć, to pozornie wydaje się bardzo niewinne, prawda? No, ktoś nadużył słów, obraził kogoś, ale wyobraźmy sobie, że jest to zwykły uczestnik internetu, którego dotyka hejt. No, jak on reaguje, prawda? Płaci pięknym za nadobne. To oznacza, że wchodzi w to zaklęte koło, staje się tym hejtującym. Wchodzi w obszar tych ludzi, którzy to robią. I można powiedzieć, no w zasadzie okej, naruszono być może pewne zasady współżycia społecznego, no może i prawo naruszono, to się prokurator tym interesował, w naszym rozwiązaniu to ten poszkodowany organizacja może dochodzić tych roszczeń, tak mówi projekt, ale dzieją się rzeczy znacznie poważniejsze, które nie zostały uchwycone przez obserwatorów tego zjawiska. Otóż u osób, które naruszają te zasady, pojawia się, ponieważ te naruszenia prawa czy obyczaju nie są w zasadzie ścigane, to zwiększa się tolerancja do naruszeń prawa. Zwiększa się tolerancja do agresji. Osoby, które obserwują używanie mowy nienawiści i obserwując bezkarność, zwiększają tolerancję do naruszeń zasad współżycia społecznego, dalej do aktów agresji. Zaczyna być to, nie jest to potępiane. Jeżeli państwo tego nie ściga, to oznacza, że nic takiego złego się nie wydarzyło. I wchodzimy w taki oto obszar, że zachowania agresywne, że jest poparcie dla działań agresywnych powodowanych mową nienawiści. Które mogą się rozwijać w jeszcze bardziej agresywnym kierunku. Niekontrolowane, powiedziałbym. Tak. I to jest strasznie z jednej strony smutne, z drugiej strony niebezpieczne, ponieważ to jest trzeci obszar, który jest jakby konsekwencją tego, to jest to, że zaczynamy się dzielić. Polska zaczyna się rozpadać na my, wy i coraz więcej grup, które nie tolerują siebie nawzajem. To jest początek rozpadu społeczeństwa obywatelskiego. Strasznie niebezpieczne i niepokojące zjawisko. No właśnie, bo ta mowa nienawiści czy hejt to chyba nie tylko kwestia i problem młodych ludzi i nie tylko problem internetu, tylko jest to problem chyba szerszy. Kolejny taki objaw to jest to, że ono się, że ta mowa znajduje się w debatach publicznych, w mediach elektronicznych i politycy jak ze sobą rozmawiają, to przepraszam, zapomniałem wyłączyć komórkę, to się zdarza. Spokojnie, oczywiście, że tak. No, bardzo przepraszam. To się pojawia w telewizji.
w sytuacji, w której dyskutują politycy, osoby obdarzone zaufaniem, wykraczają poza te zasady, które są przyjęte, zaczynają używać tego języka, zaczynają się atakować, wykazują zupełny brak tolerancji do poglądów drugiej strony. Ludzie to obserwują w telewizji. Pojawia się, nie pojawia się coś takiego, co było kiedyś, co było naganne. To zaczyna być tolerowane. Czyli przyjęte jest, że ci ludzie, którzy uczestniczą w tej publicznej debacie, robią coś normalnego. Słowo normalne zaczyna się przesuwać. To, co było kiedyś nienormalne, staje się normalne. Zwiększa się ten obszar tolerowania zachowań, które kiedyś były naganne. Jeżeli w panelu chyba jeden z dyskutantów mówił, że mówił o tym, co się dzieje dziennikarzom zagranicznym, no nie mogli uwierzyć, bo stwierdzili, że osoba, która w ten sposób się zachowuje, straciłaby pracę, zostałaby usunięta, zostałaby dotknięta takim społecznym brakiem akceptacji. Tutaj się nic takiego nie dzieje. Jest, powiem więcej, to zjawisko się tak nasiliło, że ten poziom że ta bariera zaczyna się coraz bardziej przesuwać. Ale ja pamiętam, że takie historie hejterskie, one się już pojawiały wiele lat temu, już tak nawiązując do spraw politycznych, przecież te wszystkie happeningi, które organizował Leper, później Palikot, no to już był taki zaczyn, no taki szokujący i bardzo poważny, to nawet mam wrażenie, że to nawet to natężenie zmalało po tych dwóch osobach, które ten łeb świni pamiętam w studio, to były takie historie dosyć drastyczne, można powiedzieć. No tak, ale zobaczmy tak. Palona jest kukła we Wrocławiu. Nic się nie dzieje, prawda? Iluś ludzi śledzi to, w jaki sposób zareaguje wymiar sprawiedliwości. Co się wydarzy? Czy ta osoba zostanie wezwana na policję? Czy zostaną przedstawione zarzuty? Teraz, jeśli chodzi o ściganie, w 2016 został zlikwidowany podręcznik dla policjantów, który opisywał, w jaki sposób, na czym polega mowa nienawiści i jak należy ją ścigać. No, nie są to proste zjawiska nawet dla prawników. No, w związku z tym można by powiedzieć, że ktoś przyjął, zresztą pod wpływem interpelacji jednego z posłów, że to jest niepotrzebne, prawda? To znaczy, że nie będziemy ścigać, jeśli zobaczyć na statystyki. Nawet jeśli statystyki pokazują, że od zbrodni w Gdańsku zwiększyła się liczba wszczynanych postępowań, to nie mamy jeszcze żadnej wiedzy, jak te postępowania się zakończyły. Czy są akty oskarżenia, czy te postępowania trwały bardzo długo. Przestępstwo powinno być ukarane. Jeśli obserwator tego zjawiska tego nie widzi, bo to jest bardzo odległe w czasie, to wydaje mu się, że te zachowania są tolerowane, bo nie widzi tego efektu kary. No tak, ale to jest chyba problem całego wymiaru sprawiedliwości, bo gdzie nie spojrzymy, to jednak te postępowania, zwłaszcza sądowe, trwają bardzo długo. Ale jeszcze bym zapytał o jedną rzecz, wracając do tego hejtu w internecie. Czy tutaj nie obawia się pan, że jednak takie ściganie hejtu czy mowy nienawiści w internecie może spowodować zagrożenie tej bardzo wrażliwej sfery dla internautów, jaką jest wolność w internecie, która jest bardzo chroniona i bardzo i ludzie bardzo wrażliwie reagują na wszelkie próby wejścia w wolność internetu? Tak, pewnie to niebezpieczeństwo istnieje i w pracach tego zespołu udało się zarysować właśnie takie wątpliwości, czy czasami zostanie ta sfera naruszona. Ale myślę, że nie mamy pokazanej publicznie praktyki postępowania. Właśnie, ale to też jest z drugiej strony niebezpieczne, że nie mamy praktyki i może się okazać, że nagle ktoś gdzieś zareagował zbyt daleko. Ale ona zaczynała gdzieś funkcjonować, bo przecież były orzeczenia sądów, które mówiły, że tolerancja w stosunku takiej mowy w stosunku do polityków jest zupełnie inna niż do zwykłych ludzi, prawda? To nawet orzeczenia sądowe są. Pewien taki kierunek, że polityk musi być przygotowany, że zostanie zaatakowany. Grubszą skórę. Powiem. Tak jest. To był jakiś sygnał, w stosunku do tych ludzi to tolerancja jest nieco inna w stosunku do zwykłych ludzi. I gdyby okazało się, że takie przekazy gdzieś zaczynają funkcjonować, co jest dozwolone, gdzie jest ten obszar wolności, a gdzie używa się języka po to, żeby poniżyć kogoś ze względu na pochodzenie, przynależność do grupy,
to byłby jasny sygnał, gdzie są te obszary tej wolności, a gdzie wolność dla dobra państwa czy dla dobra społecznego zaczyna się kończyć. Oczywiście mogą być wątpliwości. No wtedy pozostaje sąd, prawda, który biorąc i ważąc za i przeciw, by rozstrzygał. I wtedy upublicznianie takich wyroków, które mogą mieć charakter precedensowy, też wskaże nam, gdzie są te obszary, gdzie są te granice. No tak, ale to też jest niebezpieczne, bo policja o 6 rano u człowieka, gdzie istnieje interpretacja, że posłużył się mową nienawiści przez jakiś wpis na forum internetowym, no to może wywołać dosyć duży niepokój wśród internautów jednak, no bo to jednak każdy przypadek jest inny i wrażliwość nawet organów ścigania i nawet tych osób, które mogą czuć się obrażone, jest inna. Tu nie ma jakby takiej uniwersalnej definicji, że to jest mową nienawiści, a to nie jest. Myślę, że takiej definicji nie ma i też nie ma w przypadku innych przestępstw czasami, tak, że to dopiero w postępowaniu dowodowym okazuje się, jak czy można przedstawić komuś zarzuty, czy nie. Natomiast no, o tym wejściu o godzinie 6 to prasa pisała. Uczciwi prawnicy skomentowali to zdarzenie, że nie istniał żaden powód. Oczywiście prokuratura się broniła, że to jest kwestia zabezpieczenia dowodów, ale myślę, że nie istniały żadne podstawy do tego, żeby w takim przypadku pojawiała się policja o 6 rano kogoś w domu. A proszę powiedzieć, tak zapytam na koniec, bo czas nam się kończy. Ten projekt zostanie złożony do prac legislacyjnych? Jaki jest w tej chwili, jeśli chodzi o te zmiany w kodeksie karnym? Sądzimy, że Społeczna Komisja Kodyfikacyjna powinna przekazać swoją pracę Ministerstwu Sprawiedliwości zapewne, marszałkom Sejmu, Senatu, szefom klubów. Zresztą poprzez upublicznienie wszyscy, którzy się chcą zapoznać na stronie Społecznej Komisji, one są już dostępne, tam się znajdują, w związku z tym każdy może się zapoznać, będą podlegały debacie publicznej. Będą pewnie, taki jest mój zamiar, że w stosunku do niektórych aktów będziemy chcieli porozmawiać publicznie, przedyskutować, podyskutować, omówić, posprzeczać się. Na tym polega ten projekt. No, niestety nie istnieje w tej chwili, tak jak w przeszłości, postępowanie takie, które zostało określone w procedurze postępowania legislacyjnego. Ono zostało skrócone. Nie istnieje. Tam była właściwość złożenia różnych opinii, debat publicznych. Dopiero wtedy projekt trafiał do Sejmu, do komisji sejmowych. No, w tej chwili nie ma, być może powinniśmy wypełniać tą pustkę Społeczną Komisją Kodyfikacyjną. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 9 na Rzecz o Polityce.